Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale Wiadomości Kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. Na przejściu granicznym w Koroszczynie miała miejsce wspólna akcja funkcjonariuszy z wielu wydziałów jednostek policji. W wyniku operacji zatrzymano na gorącym uczynku trzech mężczyzn, którzy uczestniczyli w próbie przemytu papierosów. Nielegalny towar znajdował się w naczepie ciężarówki, która według deklaracji miała przewozić zabawki. Zatrzymani mężczyźni przystąpili do przerzucania paczek z papierosami przez ogrodzenie drogi celnej i umieszczania ich w busie stojącym po drugiej stronie ogrodzenia. Ten sposób działania miał umożliwić kierowcy tira wjazd na teren Polski bez wzbudzania podejrzeń funkcjonariuszy, ponieważ pojazd ciężarowy był już po odprawie granicznej. W trakcie operacji służby zabezpieczyły łącznie 1 200 000 sztuk papierosów różnych marek, które nie posiadały polskich znaków akcyzy. Rynkowa wartość skonfiskowanego towaru wynosi prawie 1 milion złotych. Zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty naruszenia przepisów kodeksu karno-skarbowego związane z próbą przemytu wyrobów tytoniowych bez akcyzy. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi Lubelski Urząd Celno-Skarbowy, który będzie również analizował możliwości powiązań zatrzymanych z szerszą siatką przemytniczą. Paweł Szopa, twórca marki Red is Bad, zatrzymany w piątek na Dominikanie, zostanie sprowadzony do Polski na mocy ekstradycji lub deportacji. Jak wyjaśniła rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak, decyzja o trybie przekazania należy do dominikańskich władz, przy czym procedura deportacyjna jest znacznie szybsza. Zatrzymanie Szopy, którego lokalizację ustalono dzień wcześniej, w czwartek, nastąpiło z pomocą miejscowych służb, a cała operacja była koordynowana przez Komendę Główną Policji. Polskie organy ścigania współpracują z dominikańskimi władzami oraz służbą konsularną, aby ustalić szczegóły przekazania Szopy. Podczas konferencji prasowej rzeczniczka Adamiak poinformowała, że mimo braku umowy ekstradycyjnej z Dominikaną, Polska liczy na procedurę wzajemności między państwami, co umożliwi skuteczne sprowadzenie podejrzanego do kraju. Podkreśliła również, że prokuratura chciałaby przedstawić Pawłowi Szopie zarzuty osobiście, co dotąd nie było możliwe. W odpowiedzi na pytanie jednego z dziennikarzy o medialne spekulacje dotyczące rzekomej politycznej zemsty wobec Szopy, Adamiak wyjaśniła, że jeśli sąd uzna, iż sprawa ma charakter polityczny, to automatycznie stanowi to przesłankę prawną uniemożliwiającą jego ekstradycję. Zaznaczyła także, że sprawa dotyczy bardzo poważnych zarzutów i to prokuratura ustala terminy przesłuchań, a nie sam podejrzany. Obrońca Szopy, mecenas Bartosz Lewandowski, w wywiadzie dla Polsat News przedstawił swoje stanowisko, że zatrzymanie jego klienta było nieuzasadnione, podkreślając, że Szopa nie ukrywał swojego miejsca pobytu. Przekazał, że Szopa dostarczył prokuraturze oraz sądowi dokumenty pozwalające na wystąpienie o list żelazny, potwierdzające jego lokalizację na Dominikanie. Ponadto 21 października Szopa miał złożyć oświadczenie do Urzędu Migracyjnego, że jest poszukiwany przez Interpol i planuje dobrowolny powrót do Polski. Zdaniem Lewandowskiego, Szopa miał być gotowy do powrotu już w środę, a informacje o jego zatrzymaniu pojawiły się dopiero po zgłoszeniu jego miejsca pobytu Urzędowi Migracyjnemu. Mecenas spekulował, że zatrzymanie mogło mieć na celu odwrócenie uwagi od innych bieżących wydarzeń, w tym zwolnienia z aresztu trzech osób powiązanych z Funduszem Sprawiedliwości. Śledztwo przeciwko Pawłowi Szopie, wszczęte 1 grudnia ubiegłego roku przez prokuraturę regionalną w Warszawie, dotyczy domniemanych nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, zarządzanej wówczas przez rząd Zjednoczonej Prawicy. W kwietniu tego roku sprawę przejął Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Według Prokuratury Krajowej dochodzenie obejmuje zarzuty o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przez pracowników Agencji Rezerw Strategicznych w okresie od 23 lutego 2021 roku do 27 listopada 2023 roku. Działania te miały być ukierunkowane na osiągnięcie korzyści majątkowych poprzez niewłaściwe procedowanie zakupów towarów na rzecz agencji, czym, zdaniem prokuratury, działały na szkodę interesu publicznego.
13 podejrzanych o udział w zamieszkach, które wybuchły w aglomeracji Lizbony, zostało zatrzymanych przez portugalskie służby policyjne w czwartek. Zamieszki rozpoczęły się w poniedziałek po tym, jak funkcjonariusze policji zastrzelili 43-latka na osiedlu Zambujal. Mężczyzna zaatakował policjantów nożem, co doprowadziło do interwencji zakończonej jego śmiercią. Wydarzenie to wywołało falę niepokojów społecznych, która rozlała się na kilkanaście miejsc w Lizbonie i jej okolicach. Według informacji udostępnionych przez policję, wśród zatrzymanych osób są te, które podczas zamieszek rzucały koktajle Mołotowa w stronę policyjnych radiowozów oraz autobusów miejskich. Kilka osób usiłowało także podpalić stację benzynową, stwarzając poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. W czwartek wieczorem zamaskowani uczestnicy zamieszek zaatakowali autobus miejski na osiedlu Santo Antonio dos Cavaleiros, znajdującym się na obrzeżach Lizbony. Agresorzy użyli kamieni i butelek z benzyną, co doprowadziło do poważnych obrażeń u kierowcy autobusu, który z licznymi poparzeniami został przewieziony do szpitala. Jego stan jest określany jako bardzo ciężki. Od poniedziałkowego wieczoru zamieszki objęły już kilkanaście lokalizacji w Lizbonie oraz jej przedmieściach. W wyniku aktów przemocy rannych zostało 6 osób, w tym jedna ciężko po ataku nożem. Zamieszki doprowadziły także do zniszczenia kilkudziesięciu pojazdów, które spłonęły wskutek podpaleń. W czwartek wieczorem policja zintensyfikowała działania, prowadząc operacje skierowane przeciwko lokalnym grupom przestępczym, które, jak przypuszczają służby, mogły być odpowiedzialne za eskalację zamieszek. Działania te objęły kilkanaście osiedli w samej Lizbonie oraz na jej przedmieściach, gdzie funkcjonariusze starali się opanować sytuację i przywrócić porządek publiczny. Prokuratura Krajowa poinformowała o aresztowaniu 4 osób podejrzanych o prowadzenie działań sabotażowych i dywersyjnych o międzynarodowym charakterze. Członkowie tej grupy nadawali przesyłki kurierskie, które miały zapalniki samozapłonowe i ulegały samozapłonowi lub detonacji w trakcie transportu lotniczego. Jak przekazała prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska, w sprawie prowadzone są intensywne czynności mające na celu zidentyfikowanie pozostałych członków grupy. Dodatkowo ustalono, że wobec 2 kolejnych osób wszczęto międzynarodowe poszukiwania, a współpraca odbywa się także z organami ścigania innych państw Unii Europejskiej. Śledztwo dotyczy szerokiej działalności grupy sabotażowej, której zadaniem było uszkadzanie obiektów przemysłowych oraz infrastruktury krytycznej, takich jak lotniska, samoloty i inne pojazdy. Grupa działała również w innych krajach Unii Europejskiej, angażując się w inicjowanie pożarów poprzez przesyłki z samozapłonem. Celem było tworzenie kanałów do przerzutu niebezpiecznych przesyłek z materiałami wybuchowymi, które finalnie miały trafić do Stanów Zjednoczonych oraz Kanady. Nadane paczki zawierały ukryte materiały wybuchowe, które zapalano za pomocą mechanizmów czasowych, zagrażając bezpośrednio bezpieczeństwu transportu. W związku z tym procederem Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ABW, w wydanym komunikacie poinformowała o wzroście działań dywersyjnych skierowanych przeciwko Polsce, państwom Unii Europejskiej oraz NATO. Agencja oceniła, że za koordynacją tych działań stoją rosyjskie służby specjalne. W ramach nadzorowanych przez prokuraturę śledztw związanych z działalnością dywersyjną, prowadzonych przez ABW i policję, zarzuty postawiono około 20 podejrzanym. Według informacji Gazety Wyborczej, działania sabotażowe doprowadziły do kilku groźnych pożarów. Pod Warszawą spłonęła ciężarówka należąca do firmy kurierskiej, a pożary miały miejsce także w magazynie w Wielkiej Brytanii oraz na lotnisku w Niemczech, gdzie doszło do samozapłonu jednej z przesyłek. Dziennik podał, że sabotażyści, którzy nadali te paczki, byli finansowani przez rosyjski wywiad. Wśród przesyłek nadanych w lipcu 2024 roku w Wilnie znajdowały się pozornie niewinne przedmioty, takie jak elektryczna poduszka do masażu, kosmetyki i akcesoria. Paczki te przeszły szczegółowe kontrole na lotniskach, gdzie były skanowane i otwierane, ale służby nie odkryły ukrytego zapalnika czasowego w poduszce ani łatwopalnej substancji w kosmetykach. Tylko 2-godzinne opóźnienie samolotu, który miał przewozić paczki, zapobiegło katastrofie, ponieważ pożar wybuchł na lotnisku w Lipsku, jeszcze przed załadunkiem na pokład. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego
oraz Urzędem Lotnictwa Cywilnego. Postępowanie zostało wszczęte w sierpniu tego roku i ma na celu pełne wyjaśnienie zakresu działalności grupy, jak również zidentyfikowanie i zatrzymanie wszystkich zaangażowanych osób. W ramach szeroko zakrojonej operacji przeprowadzonej na terenie całej Polski, funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej we współpracy z Europolem zatrzymali 11 osób zaangażowanych w organizowanie nielegalnego przekraczania polsko-białoruskiej granicy. Zatrzymani to obywatele Ukrainy, Białorusi, Polski i Rosji, którzy podejmowali działania na rzecz przerzutu migrantów z terytorium Federacji Rosyjskiej i Białorusi do krajów Europy Zachodniej. Akcja była efektem długotrwałych działań śledczych, podczas których przeszukano 11 nieruchomości oraz kilkanaście pojazdów wykorzystywanych przez grupę. Funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. urządzenia łączności, komputery, dokumentację oraz 80 tysięcy złotych w gotówce. Jak informuje Podlaski Oddział Straży Granicznej, rola zatrzymanych mężczyzn polegała głównie na wyszukiwaniu w Polsce osób pełniących funkcję kurierów. Kurierzy ci przewozili migrantów od granicy białoruskiej w kierunku granicy niemieckiej. Jednym z kluczowych członków grupy był obywatel Federacji Rosyjskiej, który działał pod pozorem prowadzenia legalnej działalności gospodarczej w Polsce. Mężczyzna, właściciel wypożyczalni samochodów, rekrutował kierowców oraz dostarczał im pojazdy służące do przewożenia migrantów. W jego roli leżało werbowanie kurierów i wyposażenie ich w odpowiednie środki transportu. Dzięki zorganizowanym działaniom służb, 11 osób usłyszało zarzuty organizowania nielegalnego przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej, a 6 z nich zostało tymczasowo aresztowanych na mocy decyzji sądu. Według nieoficjalnych informacji, jak podaje dziennikarz Krzysztof Zasada, grupa może być odpowiedzialna za przemycenie co najmniej 600 osób z Białorusi do krajów Europy Zachodniej. W całej operacji brało udział blisko 120 funkcjonariuszy Straży Granicznej, wspieranych przez przedstawicieli Europolu. Podlaski Oddział Straży Granicznej, który od początku bieżącego roku zatrzymał już 321 organizatorów nielegalnej migracji, pozostaje w bliskiej współpracy z Agencją Unii Europejskiej do spraw współpracy organów ścigania. Prokuratura złożyła zażalenie na decyzję Sądu Rejonowego w Gdańsku, który nie zastosował tymczasowego aresztu wobec 37-letniego Mateusza M., podejrzanego o spowodowanie tragicznej katastrofy drogowej na trasie S7. W wyniku tego wypadku życie straciło 4 dzieci, a 15 osób odniosło obrażenia. Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, prokurator Mariusz Duszyński, poinformował, że złożone zażalenie czeka na rozpatrzenie przez sąd, a szczegóły argumentacji będą dostępne dopiero po zapoznaniu się z nimi przez sąd. W ramach prowadzonego śledztwa funkcjonariusze przeprowadzili specjalny przejazd kontrolny trasą S7 do miejsca wypadku, aby odtworzyć widoczność i warunki panujące na drodze. W trakcie tej czynności ustalono, że w miejscu katastrofy obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę, a nie 80 km, jak wcześniej przypuszczano. Podejrzany, poruszający się znacznie szybciej, przekroczył prędkość o 39 km na godzinę, co przyczyniło się do wysokiej skali zagrożenia. Prokurator Duszyński poinformował również, że wydano oficjalne postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy podejrzanego, które już wcześniej zostało elektronicznie unieważnione w dniu katastrofy. Mateusz M., kierujący ciężarówką, która w piątek wieczorem staranowała inne pojazdy na odcinku trasy w pobliżu Borkowa koło Gdańska, usłyszał zarzut spowodowania katastrofy drogowej, która zagrażała życiu i zdrowiu wielu osób oraz spowodowała ogromne straty materialne. Wszystkie ofiary śmiertelne to dzieci. Dwaj chłopcy w wieku 7 i 10 lat, 9-letnia dziewczynka oraz jej 12-letni brat. Podejrzanemu grozi kara do 15 lat więzienia. W niedzielę prokuratura złożyła wniosek o tymczasowe aresztowanie Mateusza M. na 3 miesiące, ale sąd zdecydował się jedynie na nałożenie policyjnego dozoru, który wymaga, aby podejrzany stawiał się 7 razy w tygodniu na lokalnym komisariacie. Do karambolu doszło między zjazdami Lipce i Gdańsk Południe na remontowanym odcinku trasy, gdzie w wyniku wypadku zderzyły się 21 pojazdów, 18 osobowych i 3 ciężarówki. Łącznie na trasie znajdowało się 56 osób. Natychmiast po zdarzeniu policja zatrzymała 37-letniego kierowcę tira.
Wyniki badań toksykologicznych ujawnione przez prokuraturę potwierdziły, że kierowca był trzeźwy i nie znajdował się pod wpływem substancji psychoaktywnych. Ponadto analiza telefonu Mateusza M. wykazała, że nie używał go w momencie zdarzenia. Przyczyny katastrofy drogowej badała także specjalna komisja, która stwierdziła, że ani oznakowanie drogi, ani infrastruktura drogowa nie były przyczyną wypadku. Zgodzono się jednak na wprowadzenie dodatkowych oznaczeń, aby podnieść poziom bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia. Pomorska policja zwróciła się do świadków katastrofy o pomoc. Każdy, kto może posiadać nagrania z kamery samochodowej z trasy S7 w pobliżu miejsca wypadku, szczególnie z piątku, 18 października, między godziną 23 a 23.20, proszony jest o kontakt. Rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, Karina Kamińska, podkreśliła, że nawet najdrobniejsze szczegóły mogą okazać się kluczowe. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.